piloci nowej fali widzieli piekło na dole. Jeden z nich zapisał: w trzech różnych punktach palą się rogatki miasta. Na dole widzę dziki chaos. Wygląda na to, że ludzie kompletnie potracili głowy. Czy tym pilotem był Horst Scholle? Zabiły setki ludzi. Do parku przy szpitalu znoszono rannych. Układano ich pod drzewami, gdzie umierali. Niewielu mogło otrzymać pomoc. Pomóż mu! To będzie bardzo bezpieczny. Ostrożnie. Exitus! Ojciec z terenu szpitala, z tego co tam kiedyś wspominał, przeszedł do parku, który był zaraz przecież obok szpitala. Tam zaczęto znosić jakichś ludzi, których usiłowano nieść w stronę szpitala, bo jeszcze nie wszyscy wiedzieli, że tego szpitala już nie ma. Było pełno gruzu, było pełno drutów, były połamane słupy. Widziałam jednego rannego, który krzyczał o pomoc, no, ale jak pomóc? Mama tylko mówi, nie dotykaj drutów, bo ci może prąd poradzić. No, ojciec był w pewnym sensie bezradny, dlatego że jego możliwość pomocy była praktycznie żadna. Bo tak, szpitala nie było, materiałów opatrunkowych nie było, narzędzi nie było, nic nie było po prostu. Wszystko się paliło, waliło, była kupa gruzu w miejscu, gdzie był szpital. Meldujemy się do pomocy! Co w mieście? Wszędzie gruzy, wszystko płonie, dużo ofiar! Pójdźcie do szpitala, trzeba przetransportować rannych, ściany mogą się zawalić. Tak jest! Gdzie? To jest! Zatamuje opatrunek! Weź się nóżka. Zaczu. Chwabi mocno, z otrzepu. Trafiła w kuźnię na Palestrańskiej. 30 osób nie żyje. Wiele jest rannych, bardzo wiele rannych. Niech pan tam idzie. Człowieku, chcę myśleć, że tu nie mamy rannych? Zastąpię pana. Miałem szkolenie ratownicze. Jemu już nic nie pomoże. No więc usiłował tam w jakiś sposób, no coś tam, przy jakiegoś tam pomocy jakiegoś tam podartego prześcieradła, czy jakichś tam innych prowizorycznych takich, jakieś te rany trochę poopatrywać. No ale to wszystko było, no, po prostu bardzo miało ograniczone możliwości zrobienia czegokolwiek.
Weźcie jego dokumenty. Sanitariusz. A pan, niech znajdzie samochody, furmanki, cokolwiek, co jeździ. Trzeba sam transportować rannych. To jest. W szpitalu pracowały dwie siostry Szarytki o tym samym imieniu, Janina. Obydwie zginęły. Jedną przygniotły gruzy w piwnicy, dokąd zeszła z chorymi. Druga zginęła trafiona odłamkiem. Samoloty odlatywały, nie trzymając bojowego szyku. Ich piloci nie obserwowali nieba. Wiedzieli, że nie mają się czego obawiać i mogli podziwiać widoki na ziemi. Miasto, w którym 3/4 budynków leżało w gruzach. Wśród nich był szpital doktora Patryna, w którym zginęło 32 ludzi, w tym 26 chorych. Marysiu! Marysiu! I każdy uciekał, jakby powiedzieć, to nie był przestrach, ani przerażenie. To był dosłownie obłęd. Obłęd, jeszcze raz obłęd. Ludzie nie panowali, jakby powiedzieć, nad sobą. Na końcu mówi, uciekajmy w pola. To już było, tam już były pola za tym, więc panowie łamali płoty i po ściernisku, bo to był ten boso, uciekaliśmy dalej, dalej, dalej. Nalot się skończył. Warkotu samolotów nie było. Więc można było... Nie potrafił się nikt, jak powiedzieć, nad tą sytuacją zapanować. Ani nie próbował nic. Marysiu! Tutaj! Panie doktorze, tutaj jestem! Doktor Zygmunt Patryn wrócił do Wielunia już w październiku 1939 roku i pracował tam, niosąc ludziom pomoc.
ojciec gdzieś koło południa doszedł do wniosku, że on w tym mieście już to nie ma nic więcej do szukania. Nie miał domu, nie miał mieszkania, nie miał rzeczy. Miał pożyczone od kogoś buty. No i doszedł do wniosku, że uda się do rodziny na Podkarpacie, tam gdzie myśmy zresztą z matką byli w tym czasie. Piękny, słoneczny dzień, wymarzony, spokojniutko, nawet jednej chmurki i powiewu wiatru. Nic kompletnie. Ale i takie jakieś przerażenie, oglądałem się na boki, bo tak mi wyglądało, że ktoś, jakieś niewidzialne oczy mnie obserwował, jeszcze mówił, ty jeszcze żyjesz? Więc ja co dalej szedłem, to z coraz większym przerażeniem i oglądałem się na bok. To odniosłem takie wrażenie, że z tych gruzów wyciągną się nie jakieś, nie, ja powiedzieć, niewidzialne łapy i mnie pożrą. W Wieluniu liczącym przed wojną nieco ponad 15 tysięcy mieszkańców zginęło ponad 1000. Dokładnej liczby nigdy nie ustalono. Wieluń stał się polską Guerniką, symbolem wielkiej ofiary niewinnych ludzi. Dla wielu, tak jak 5000 Żydów mieszkających tutaj przed wojną, bombardowanie było początkiem drogi do śmierci. To jest historia małego miasta, które w 1939 roku leżało na krańcach Rzeczpospolitej. To jest historia, która musi pozostać w pamięci współczesnych.